Cześć! Z odcinkami bywa tak, że często losuję coś z mojej bardzo długiej listy tematów, a czasami to bieżące wydarzenia aż proszą się o komentarz. Zresztą i tak wszystko gdzieś tam się przenika. Dla mnie jest to szczególnie ciekawe, jeśli temat dotyczy czegoś, co przez lata stało się tak skamieniałą normą, że wydawałaby się absolutnie nie do ruszenia. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tych wspaniałych mężczyznach w spódnicach. I odpowiemy sobie na pytanie, jak to się stało, że ten element garderoby zupełnie akceptowalnego stał się przez lata obiektem najprostszych żartów ze zbliżeniem na obłosione nogi w szpilkach i na muskularne uda obleczone właśnie spódnicą. Ale jeśli spódnice wpadły w oko samemu Bradowi Pittowi, chyba coś jest na rzeczy. A na początku oczywiście chciałabym ogromnie podziękować mojemu gronu wspaniałych patronek za niesamowite wsparcie. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego ze spódnicami ma wysadzane kamieniami krocze i pewien foch na dworze, o tym już za chwilę. Zacznijmy od cytatu. Za Costume Institute w całej historii zachodniego stroju kobiety pożyczały elementy męskiej odzieży. A jednak sytuacja odwrotna zdarzała się rzadko. Nigdzie ta asymetria nie jest bardziej widoczna niż w tabu otaczającym mężczyzn w spódnicach. Jeszcze słowem wstępu, w tym odcinku nie będziemy oczywiście mówili o całej historii ubioru męskiego, ale o momencie w historii, kiedy nagle spódnice zaczęły być pewnego rodzaju modowym tabu. No i zacznijmy może od tego, że różnego rodzaju spódnice czy tuniki były najstarszą formą ubioru dla obu płci. Nie ma się co dziwić, były też ubiorem najprostszym, a przy tym swobodnym, od Greków po Egipcjan. Oczywiście typy strojów się różniły, były inaczej drapowane, ale bardziej chodzi o brak osobnych nogawek i przypisania ich jedynie mężczyznom. Pierwsze formy spodni podobno zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy coraz więcej mężczyzn zaczęło jeździć konno. I tak na przykład Peter Turchin, historyk ewolucyjny, kreśli powiązanie pomiędzy jeździectwem a pojawianiem się spodni. I wspomina on na przykład ubiór japońskich samurajów czy Chińczyków, którzy coraz częściej zwracali się ku dwóm nogawkom ze względów... Rupert jest podekscytowany. Ze względów praktycznych. W Europie coraz szerzej spodnie zaczęły się pojawiać w okolicach VIII wieku i w ogóle po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Tutaj z kolei nosili je na przykład rycerze i osoby w ogóle o wyższym statusie społecznym i coraz częściej właśnie spodnie stawały się pewnego rodzaju modą aspiracyjną i zaczęły być kojarzone z męstwem. No bo oczywiście mężczyźni walczyli. W średniowieczu okrycie nóg miało formę osobnych nogawic dla uproszczenia, porównajmy to sobie z pończochami, a później były połączone właśnie w spodnie od okolic XV wieku. I jak wskazuje Muzeum Wiktorii Alberta, faktyczną ewolucję spodni możemy sobie datować na okolice XIV wieku. A to wszystko z kolei ze względu na dynamiczny rozwój krawiectwa, które bardzo poważnym zmianom ulegało od okolic wieku XII. Początki krawiectwa sięgały na przykład rzemieślników, którzy tworzyli w średniowieczu lniane, usztywniane stroje do noszenia pod zbroją, powstawały pierwsze gildie, a w okolicach renesansu zaczęto rozpatrywać korzystanie z usług krawców jako wyraz podążania za modą, smaku i idealnego dopasowania. A do tego wszystkiego potrzebne były nie tylko zręczne ręce, ale również pieniądze osób, które korzystały z takich usług. I oczywiście, że wcześniej istniały formy dopasowywania ubioru do sylwetki, ale wtedy powstał zawód faktycznie z tym związany. Z renesansem nadeszło jeszcze większe zaakcentowanie figury i dopasowanie ubioru do ciała. To były narodziny kunsztownego krawiectwa, a dla wielu tak właściwie mody jako takiej. Te próby rekonstrukcji i zmiany aspektów ludzkiego ciała wymagały coraz większej wiedzy eksperckiej i podziału również ról właśnie w zakładach krawieckich. Ubiór składał się z coraz większej liczby nieco bardziej skomplikowanych elementów i sama konstrukcja również nie należała do łatwych. Spójrzcie tylko na te kaftany, szóstokory, sajany, dublety. Nie tworzył ich byle kto. Przyjmuje się, że w okolicach XV wieku pojawił się pierwszy podręcznik dotyczący krawiectwa, pod koniec wieku XVIII pojawiła się maszyna do szycia, pojawiły się rewolucje, jeśli chodzi o zdejmowanie miary. Działo się naprawdę bardzo dużo. No dobrze, ale wróćmy do sedna.
Od późnego średniowiecza do okolic XVII wieku za podstawę stroju męskiego uważano właśnie dublet, bryczesy i nogawice, gdzie dublet i bryczesy były najczęściej wykonane z tego samego materiału. W XIV i XV wieku zakładano je często pod dłuższą tunikę, ale wkrótce zaczęły stanowić po prostu osobny, widoczny element ubioru. Nogawice, tak jak wspomniałam, wyglądały z początku jak pończochy wpinane w dublet, a z czasem bryczesy, ich zdobność i objętość również się zmieniała. Te wszystkie formy spódnicopodobne, takie nazwijmy, wciąż istniały. Warstwy i właśnie wspomniana objętość ubioru modnego mężczyzny w okolicach XVII wieku niemal dorównywała strojom kobiecym. Była to oznaka dominacji, władzy i bogactwa. Ogromne ramiona prowadziły do wąskiej talii, tutaj sobie mówiliśmy właśnie o dublecie, z którego z kolei często rozkloszowywały się warstwy plisów, które również wydłużały sylwetkę. Gdy dublety stały się krótsze, co było zresztą bardzo krytykowane przez kler, a długość płaszczy również, charakterystyczne wybrzuszenie w okolicach męskich części intymnych stało się bardzo widoczne. I tak, między innymi ze względu na chęć zachowania skromności, pojawia się element garderoby zwany kotpis, czyli po polsku mieszek albo saczek. Choć ten element garderoby niemal kompletnie zaginął w modzie, no może wyłączając modę fetyszystyczną, był tym, co miało zakryć wycięcie w dublecie pokazujące warstwy spodnie. I może teraz Wam się wydawać, że nieco odbiegamy od tematu, ale nie do końca. To wszystko wprowadza nas do rozważań nad tym, co było i na przykład nie jest już uznawane za męskie. A zresztą warto chyba powiedzieć co nieco o tym, co u Henryka VIII ważyło niemal 2 kilo. I to, co z dość skromnego stało się inkrustowaną definicją bogactwa w wiecznej erekcji. Z drugiej strony mieszek był oczywiście przedmiotem drwin i krytyki, ale to wcale nie przeszkodziło mu rosnąć w siłę. Oczywiście istnieje wiele teorii dotyczących celu i symboliki mieszka, ale na przykład historyczka Grace Vickery wspomina o tym, że pełnił on również dla wielu taką magiczną funkcję, nieco zdrowotną, ponieważ tam upychano na przykład różnego rodzaju zioła i lekarstwa, które miały chronić na przykład przed syfilisem. W kazaniu z 1429 roku San Bernardino ze Sieny upominał na przykład rodziców, którzy wyposażali swoich synów w, cytuję, dublety sięgające tylko do pępka i pończochy z małym kawałkiem z przodu i jednym z tyłu, że pokazują za dużo ciała dla sodomitów. I w roku 1463 parlament Edwarda IV w Anglii nałożył na mężczyzn obowiązek dokładnego zakrywania członka i pośladków. Saczek był również związany z męskością widzianą przez pryzmat bycia odważnym wojownikiem, bo pojawiał się w zbrojach i był częścią stroju na przykład niemieckich i szwajcarskich najemników. No dobrze, ale pytanie brzmi, kiedy mężczyzn zaczęto straszyć spódnicami? To może zacznijmy od trochę innej strony. Dlaczego w ogóle zniknął mieszek? To jednoznaczne podkreślenie męskości. I możliwe, że paradoksalnie przez zwrócenie ku subtelnej, wręcz kobiecej modzie pod koniec XVI-XVII wieku, gdzie uwaga była skupiona na twarzy przez kolczyki, falbany, kryzy, na biodrach i udach przez pokaźne bryczesy. I zobaczcie, jakie to jest ciekawe, że do lat 20. XX wieku chodzenie w spodniach przez kobiety było tematem tabu. Też jak długo chodzenie w samych, dosyć obcisłych spodniach było również uważane za skandaliczne w przypadku mężczyzn. I jeśli przypatrzymy się dobrze ówczesnym portretom, wiele form bryczesów było tak pokaźnych, że przypominały niemal spódnice. Jak to w przypadku sztuki, historii mody bywa, istnieje wiele ciekawych teorii. Na przykład jedna z nich, należąca do Tove Hermansson, wspomina o tym, że te bardzo pokaźne spódnicowe formy bryczesów były podświadomym, albo nie, ukłonem wobec potężnych monarchiń, władczyń, na przykład Elżbiety I czy Katarzyny Medycejskiej. Istniała pewna płynność pomiędzy stylami obu płci, ozdobne tasiemki, krawaty umieszczano równolegle na gorsetach i dubletach, wysoki stan z głębokimi zakładkami, miękkość kobiecych spódnic znalazła odzwierciedlenie w linii bryczesów męskich z ich delikatnym marszczeniem w pasie i kolanach. Moda męska dworu francuskiego w XVII wieku promieniowała na całą Europę.
kolorem, rozmachem, dla niektórych nawet większą zdobnością niż stroje kobiece. Mężczyźni zaczynają porzucać obecny od XV wieku dublet. Mamy tu na przykład, dla uproszczenia, nazwijmy spodnie Ringgrave, czy właśnie szóstokor, który zyskiwał na zdobności. I od czasów Ludwika XIV zaczęły pojawiać się sięgające kolan spodnie zwane culotte, wtedy zapinane na sprzączkę. I ten typ spodni w połączeniu z pończochami był obecny w modzie męskiej niemal do XIX wieku. I wiadomo, że w międzyczasie istniało wiele różnych tendencji, w tym te wykluczające się były pastele i kolory, wcześniej hiszpańska czerń, te bryczesy zyskiwały i zmniejszały swoją objętość, ale chodzi o nakreślenie ogólnego rysu. I w końcu, złapmy oddech, dochodzimy do momentu ogromnej przemiany w szafie męskiej. Momentu, kiedy spódnica nagle stała się kuriozum. I tutaj podziękujmy, albo i nie, dandysowi nad dandysy, czyli George'owi Brianowi Brummelowi, który zresztą wszystkim był znany jako Beau Brummel, piękny Brummel. I myślę, że tę osobę dobrze podkreśla cytat, że żyje, żeby się ubierać, reszta osób po prostu ubiera się, żeby jakoś żyć. Teraz mała doza prywaty, tę postać poznałam jako mała dziewczynka przyklejona z bratem do telewizora. Kiedy Cartoon Network wybuchało w TNT, bardzo często leciał film Beau Brummel z 1954 roku, z Liz Taylor, z Peterem Ustinowem i pamiętam do tej pory każdą scenę, w tym jak Beau przychodzi do przyszłego króla Jerzego IV, wyróżniając się zupełnie na tle dworu. Brummel nie był arystokratą, jednak ucząc się w Eton i w Oxfordzie swoim niezwykłym temperamentem, zawadiackością i naprawdę niesamowitą charyzmą zjednał sobie właśnie przyszłego króla. W ten sposób mógł pojawiać się na dworze, gdzie dawał upust swoim również, a może przede wszystkim modowym fantazjom. I pierwszą z nich było zupełnie nowe podejście do mody. Na początku XIX wieku odrzucił kolorową garderobę, jakiekolwiek ozdoby kojarzące się z kobiecą szafą położył nacisk na idealny krój i tak powstało to, co uważa się za podwaliny współczesnego garnituru – frak, dopasowane bryczesy, lniana biała koszula z krawatem. Każdego dnia ubierał się w tym samym stylu, mówił, że tak naprawdę nie potrzebuje czegokolwiek innego i jak na ówczesne standardy właśnie zakładał jasne, bardzo dopasowane i wiele pokazujące spodnie, do zakładania których rzekomo potrzebował asystenta. Jego smukła, strzelista sylwetka, nowy ubiór, to wszystko było jak rebelia, co prawda zainspirowana grecko-rzymskimi wpływami. Na początku XIX wieku niektórzy dandysi również zakładali na przykład gorsety, które nadawały ciału pożądany kształt i miały również przynosić korzyści zdrowotne. Skąd w ogóle Brummel wpadł na ten pomysł? Obstawiałabym dwie rzeczy. Po pierwsze, wrodzoną chęć wyróżniania się i ekscentryczność, przez którą tak naprawdę był wśród wysoko urodzonych, ale też trochę z nich kpił. A po drugie, wspomniałabym też fascynację militariami, bo właśnie w tym nowym typie ubioru można odnaleźć ten taki rys wojskowego uniformu. Wszystko, co miał na sobie Brummel, wymagało pieniędzy, ale nauczał, że prawdziwa elegancja to brak ostentacji, świetny krój, jakościowe materiały i czystość. A w tamtym czasie noszenie bieli i utrzymanie ubioru w nieskazitelnej czystości już było komunikatem o ekskluzywności. A to wydawało się niezwykle kuszące dla rosnącej rzeszy jego naśladowców. Chcieli przecież uczestniczyć w tym, co świadczyło o nowoczesności, było elektryzująco świeże. O istocie dandyzmu świadczyła też wielka pieczołowitość, jeśli chodzi o prasowanie, dobieranie stroju. Sam Brummel podobno czyścił buty szampanem. Brummel nie używał perfum. Len miał pachnieć czystością, co zresztą również było oznaką zamożności, bo utrzymanie go w tej nieskazitelnej bieli wymagało wożenia bielizny na wieś. I tak Brummel mówił, że roczny koszt utrzymania garderoby dżentelmena to około 800 funtów, gdzie średnia roczna wynosiła około 50. Beau za cel postanowił sobie zostać najlepiej ubranym dżentelmenem w Londynie. I udało mu się to bez dwóch zdań. Jego ciągnące się godzinami toalety, rytuał przygotowania stroju były wydarzeniami wielkiej wagi.
Wyobraźcie sobie, że dżentelmeni, w tym książę Wali, przychodzili po prostu patrzeć, jak się ubiera. I samo wiązanie krawata mogło mu zająć nawet godziny, aż w końcu miało wyjść tak, jakby po prostu udało mu się to od niechcenia. Tutaj możemy sobie nawiązać do włoskiego sprezzatura. No dobrze, użyjmy tego określenia. Był takim XIX-wiecznym influencerem. Obsesyjne podkreślanie przez Brummella czystości miało również odzwierciedlenie w minimalistycznym kroju. Bardzo znane, wpływowe osoby prosiły go o opinię odnośnie ich stylu i ubioru. Nie szczędził im złośliwości, ale to znowu sprawiało, że obrastał legendą za życia. Brummell był znany ze swojego niewyparzonego języka i pewnego razu przekroczył pewne granice, kiedy to spytał na jakimś przyjęciu, kim jest ten twój wielki, tłusty kolega, wskazując na króla, który był zresztą bardzo wrażliwy na punkcie swojej wagi. I koniec tego pierwszego pięknego dandysa był bardzo smutny. Zmarł samotnie, trawiony przez syfilis w ogromnych długach, ale jego wpływ na modę jest naprawdę niesamowity i cały czas odczuwalny. No i cóż, tak naprawdę to Brummell raz na zawsze wyprowadził z męskiej garderoby formy spódnicowe. I nieco upraszczając ten zwrot ku prostym krojom i stonowanym barwom w szafie, jest nazwany Great Male Renunciation. Co możemy sobie tłumaczyć jako wielkie męskie zrzeczenie się czegokolwiek, co mogłoby być uznawane za frywolne czy kobiece. Obcasy poszły w odstawkę, kolory, pastele, przeskalowane formy, falbany, biżuteria, makijaż. Przykładanie wielkiej uwagi do strojenia się zaczęło być uważane za nieco śmieszne. Zastąpiono to starannością w ubiorze i zwróceniem uwagi na dodatki, na przykład zegarki czy kapelusze. W odstawkę poszły jakiekolwiek formy spódnicowe, chociaż ze współczesnej perspektywy i tak ta sylwetka w nieco stereotypowo kobiecy sposób akcentowała talię i biodra. Ta drastyczna zmiana, która wpłynęła na wszystko to, co nastąpiło później, jest również związana ze zmianami w świecie w ogóle. Na przykład z trwającą rewolucją przemysłową, coraz więcej mężczyzn starało się o pracę w nowo powstających zakładach, mieli dostęp do prostszej i nie tak kosztownej garderoby, a co najważniejsze, mieli prezentować się poważnie i męsko. I ten tok myślenia pokutuje tak naprawdę do dziś. I teoretycznie moglibyśmy tutaj zakończyć odcinek od były, nagle pojawił się Brummell, puf, zniknęły. Ale wiemy już dobrze, że moda lubi przewrotność i w pewnym momencie stały się pysznie kontrkulturowe. Jak prawie w każdym odcinku, wszystko zaczęło się zmieniać w latach 60., kiedy to doszło do tak zwanej pawiej rewolucji. Jak możecie domyślać się po nazwie, męska garderoba znowu przyjęła kolory, to strojenie się, zabawę modą i również pojawiały się spódnice. Pojawiały się nowe sylwetki, na które również wpływ miał słynny krawiec Tommy Nutter. Seksualna rewolucja lat 60. i glamrockowa estetyka lat 70. zaczęły igrać z tym, co zostało zamrożone w podziale na to, co męskie i kobiece. Kolory, zdobność, długie włosy i sięganie do przeszłości. Spójrzcie tylko na Earla Litchfielda, wygląda jak Brummell, tylko po LSD. I mamy tutaj Beatlesów w kaftanach. Mick Jagger w Hyde Parku w stroju, który nawiązywał nieco do dubletu. Oczywiście David Bowie. Później cały ruch New Romantic, za co można podziękować Westwood. Co też bardzo ciekawe, wiele z tych powrotów spotyka się gdzieś w okolicach XVIII wieku, jakby to był ostatni moment, kiedy męska garderoba mogła pozwolić sobie na frywolność. A grunge? Kurt Cobain w sukience, chłopaki z Red Hot Chili Peppers, można by mnożyć przykłady. Costume Institute ciekawie zauważa, że wiele, nazwijmy to, alternatywnych grup widziało spódnice jako przyszłość mody męskiej. Hippisi w utopii bez jakichkolwiek podziałów. Ten sposób myślenia wpłynął na przykład na Rudiego Gernreicha, który promował modę uniseksową. Ale wszystko to w kontekście spódnic nie weszło nigdy do mainstreamu, bo tak naprawdę nigdy nie miało. Miało właśnie płynąć pod prąd. Jean-Paul Gaultier jest uznawany za pierwszego projektanta, który pokazał męskie spódnice na wybiegu. Zostały zaprezentowane po raz pierwszy jako część kolekcji z roku 85. Jak sam mówił, chciał podważyć męskość i kwestionować wszystkie stereotypy dotyczące odzieży.
Później było wielu projektantów, którzy traktowali spódnice jako środek do wprowadzania nowości do męskiej mody, redefinicji przekraczania moralnych i społecznych granic. A co z kiltem? Kilt się jakoś uchował, bo często był po prostu traktowany jako tradycyjny ubiór i taki hołd wobec dzikiej, nieujarzmionej męskości. I tutaj możemy sobie na przykład znowu spojrzeć na Gautier, na Westwood czy Van Notena. I możemy sobie mnożyć przykłady spódnic w ogóle. Tom Brown, Raf Simons, Yamamoto, Rick Owens, czy mój ulubiony przykład ostatnio Harris Reed. Wszystko to, o czym sobie teraz mówimy, udowadnia, że przynależność ubioru do danej płci jest po prostu społecznie warunkowanym wytworem. I taka spódnica nie zaczęła istnieć w jasno zdefiniowanym sztywnym podziale. Przez lata dłuższe szaty były noszone przez dzieci obu płci ze względu na przykład na wygodę toalet albo po prostu oczekiwanie na ten moment, etap przejścia oznaczający dorosłość. I właśnie, zobaczcie, mamy tu Ludwika XIV i jego brata, który jeszcze nie przeszedł rytuału zmiany garderoby na spodnie. Czas na kolejny cytat, ale David Kuchta wspomina: męska elegancja po opanowaniu dubletu zaczęła być kojarzona ze skromnością i prostotą ubioru. Trzyczęściowy garnitur doprowadził do kształtowania się nowej męskości, nowej ideologii dotyczącej moralności, polityki, praktyk konsumenckich, elitarnych mężczyzn, ideologii zresztą obecnej do dziś. I jeszcze, w świetnym opracowaniu dotyczącym zmian w modzie męskiej, Lydia Evans zauważa, że przed XIX wiekiem wszelka zdobność niekoniecznie była wiązana tylko z kobiecością, wręcz przeciwnie, mogła nawet oznaczać większą ilość heteroseksualnych podbojów, a przede wszystkim oznaczała zamożność przez drogie koronki, wielkie pumpy przypominające spódnice, mężczyźni pokazywali to, co było wówczas uznawane za męskie, sukces i władzę, na które nie było stać bardzo, bardzo wielu osób. I zaszło coś niesamowitego, bo przez lata, przez nazwijmy to skostniały kodeks modowy, to mężczyźni mają zdecydowanie mniejszą dowolność, jeśli chodzi o dobór garderoby. A raczej konkretnych jej składowych, bo przez lata ta kwestia była analizowana głównie przez pryzmat kobiet. Spójrzmy jeszcze na jeden aspekt. Kiedy w okolicach lat 2000 pojawiło się pojęcie metroseksualnych, trzeba było znaleźć jakby osobne określenie na mężczyzn, którzy nie ukrywali faktu spędzania czasu nad dbaniem o siebie. Jakby moda w opinii publicznej wciąż była kobiecym zajęciem, gdzie mężczyźni ubierają się tylko dla wygody. Jak pokazuje historia, przytoczona skrótowo, ale mam nadzieję dobitnie i zrozumiale w tym odcinku, myślenie, że spódnice są jedynie wyrastającym z damskiej garderoby elementem stroju, jest nie tylko myśleniem niepoprawnym, ale też wyjątkowo ograniczonym do naszej zachodniej kultury. Bo poza naszą bańką, w wielu kulturach spódnice, szaty, tuniki są wciąż zupełnie akceptowalnym strojem dla mężczyzn. I po wielkim zrzeczeniu, za które możemy ukłonić się pięknemu Bramelowi, noszenie spódnic przez mężczyzn w naszej kulturze zaczęło być rozpatrywane w ramach awangardy. I sam fakt noszenia spódnic wyprowadził się na dobre z męskiej szafy. Do czasu. No bo mamy postpandemiczny czas, kiedy świat znowu zrobił fikołka. Wiemy już, że nastąpiło wtedy ogromne przetasowanie tendencji i wzrost modowej odwagi, co mu wspominaliśmy sobie chociażby w kontekście makijażu. Jakby wszystko szło ręka w rękę z myśleniem, kiedy, jak nie teraz. Bo zauważcie, że właśnie od tamtego czasu zaczęło się pojawiać coraz więcej przykładów mężczyzn w spódnicach. Od Marka Bryana, influencera w niebotycznych obcasach, po gwiazdy Hollywood. Tutaj możemy na przykład pokłonić się Williamu Porterowi, którego wymyślne spódnice powoli stały się jego po prostu znakiem rozpoznawczym. Spódnice latami nosił Marc Jacobs, ale wtedy było to rozpatrywane bardziej jako smaczek odnośnie projektanta, ale później pojawił się Harry Styles na okładce Vogue'a, aż w końcu pojawił się na czerwonym dywanie Brad Pitt. I na jego przykładzie spódnice coraz częściej zyskiwały też takiego codziennego, streetwearowego sznytu. I cytat z Brada Pitta chyba pokazuje najlepiej właśnie te zmieniające się tendencje, o których mówię. Bo został zapytany, dlaczego założył spódnicę i odpowiedział: nie wiem, i tak wszyscy umrzemy, więc wprowadźmy trochę zamieszania.
To przestała być zabawna moda rodem z prześnego cyrku czy desperacka próba szukania uwagi, tylko powoli zauważalna tendencja, czy komuś się to podoba, czy nie. Bo w tym odcinku pomijamy kwestię gustu, spódnice u mężczyzn mogą się podobać albo nie, ale ta tendencja jest coraz silniejsza. I myślę, że dobitnie to pokazała ankieta, którą ostatnio zrobiłam na swoim Instagramie. Głosy były tak naprawdę wyrównane z lekką przewagą w stronę zwolenników spódnic. Najczęściej pojawiający się argument za? Niech będzie ciekawie. W sumie czemu nie? Jakby z mężczyzn w spódnicach w końcu została zeskrobana ta komediowa warstwa i spódnice zaczęły być po prostu postrzegane jako element garderoby, który ktoś lubi albo nie. Tu ciekawym przystankiem może być nawet męska linia Celine z 2021 roku. Przez wielu ten pokaz był nazywany hołdem dla młodości i radości, a tam pojawiały się na przykład kraciaste spódnice noszone na spodnie moro. No właśnie, bo czemu nie? I pomijając już kwestię tego, czy te spódnice wejdą do mainstreamu, czy nie, jakby ten wystawiony język w modzie był znowu tym, co przyciąga młode generacje. I jak podaje CNN, mężczyźni w spódnicach na TikToku nie są żadną niszą, a zyskują naprawdę miliony wyświetleń. I to nie w ramach memicznej ciekawostki, ale po prostu świeżego trendu. Bo Gen Z jest dużo bardziej otwarte na eksperymenty w modzie i postrzeganie płynności świata, w tym płci. W wielu artykułach spódnice były nazywane trendem postpandemicznym, nową wersją swobody, do których przywykliśmy w domach, a z drugiej strony wyrazem chęci eksperymentowania. Moda jest jednym z wyrazów tego, co sami mężczyźni postrzegają jako męskie i ewidentnie mają ochotę na wprowadzenie jakiejś dozy zamętu. I co chyba najbardziej widać właśnie w social mediach, czy w modzie, czy w makijażu, wiele osób szuka świeżości i zmiany, sposobu na wyrażenie siebie, pomimo tego, co funkcjonuje w mainstreamie. I kolejny mężczyzna widziany w spódnicy, chociaż częściej na czerwonym dywanie niż na przykład na ulicach, przestaje być wielką sensacją, ale na przykład jest analizowany w kontekście tego, czy jest dobrze, czy niedobrze ubrany na wszelkiego rodzaju listach i rankingach. Badając te tendencje, Rachel Tasjidjan wspomina na przykład o tym, że spódnice powoli wywołują wzruszenie ramionami, a może wkrótce nawet i ono zniknie. No bo teraz spódnice są wyrazem zabawy modą, a może wkrótce po prostu stanie się to kolejną ofertą w sklepach. I zresztą tak już się dzieje. Na modowych portalach pojawiają się już rankingi i zestawienia najlepszych spódnic dla mężczyzn, typowe poradniki zakupowe, nawet sieciówki takie jak ASOS wprowadzają właśnie spódnice dla mężczyzn do swojej oferty. No bo cóż, mam wrażenie, że w wywróconym na lewą stronę świecie w wielu aspektach coraz mniej chodzi o dopasowanie się, a czerpanie radości, jakby jutra miało nie być. Bo przez lata moda męska szeptała, a może teraz ma ochotę trochę pokrzyczeć. I to wieloma głosami. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek Freakery. Jak zawsze jestem ogromnie ciekawa Waszych opinii. Co sądzicie o mężczyznach w spódnicach, o tym nowym trendzie? Czy budzi Wasz uśmiech, zdziwienie, czy po prostu traktujecie to jako kolejną, dosyć przewidywalną warstwę mody? Każdy komentarz czytam, na każdy odpowiadam. Jeśli macie ochotę być na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje, obserwujcie mnie na Instagramie. I żeby żaden film Wam nie umknął, uderzcie w ikonę dzwonka, zasubskrybujcie kanał. To jest zawsze dla mnie ogromna radość. I cóż, to chyba wszystko. Widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!